One Man Show. Witam serdecznie, 27 dzień października, oczywiście Oktoberfest. Mamy cały czas z Karolem. Tak, patrzę, jakąś taką dziwną, popielatą koszulkę taką założyłem. I patrz, piękno, ma taki sam kolor i ściana podobny kolor. Wszystko jesteśmy w jednych barwach. Sensacja jest taka, że serdeczny mój kolega Karol nie mógł kupić piłki nożnej w 140 kolejnych kioskach. Ja pomyślałem, że może najpierw poznawał mi relacje, jak wygląda sytuacja na linii frontu. Ja pomyślałem, że może zamknęli tygodnik, ale nie zamknęli. Po prostu jest widocznie ciekawy i ludzie tu mnie ruszyli do kiosków, co mnie cieszy, ponieważ prasy papierowej nigdy za wiele, w dodatku z takimi tradycjami. Powiem tylko tyle, bo akurat okładka, pokazałem przez chwilę tylko kolory, a tu proszę, takich dwóch gości, Zibi Boniek i Józef Wojciechowski. Ja dostałem jakiegoś fajnego maila, taki trochę spam, i od Wojciechowski gwarantuje satysfakcję seksualną w łóżku. Jest taka reklama, naprawdę, jakaś taka firemka jest, która proponuje jakieś lewy te afrodyzjaki czy coś. No proszę, ciekawe, jaką satysfakcję proponuje ten Jot Wojciechowski, bo tamten jest inny jot. Ten jest Józef, a tamten jest chyba Jerzy, tak mi się zdaje. Ale dobrze, w każdym razie wybory jutro są, wybory szefa PZPN-u, wyborcza gorączka. Ja tam nie chcę wróżyć, bo to nawet nie trzeba wróżki, to jest mecz do jednej bramki. Mecz do jednej bramki, w którym tym meczu, mówiąc szczerze, każdy, kto podniesie rękę głosując na Wojciechowskiego, to tak jakby po prostu taki stempelek sobie przybijał, stempelek obciachu. Obciachu dlatego, że pamiętajmy, jak co stało się z Polonią Warszawa po rządach Wojciechowskiego, jak ona funkcjonowała, kiedy on był prezesem, więc nie można powiedzieć, że przychodzi człowiek z biznesu i tu nagle wszystko poustawia, poukłada, bo on miał szansę poukładać coś w tak małym wycinku, mając rzekomo te miliardy, mówię rzekomo, bo ja ich nie widziałem, mając rzekomo te miliardy i tego nie zrobił, sprzedał za grosze, to tak jak ktoś sprzedaje za grosze, to tak jakby tych paru groszy mu akurat było potrzeba. I tyle. Dla mnie to jest niepoważne, ale ten... Ludzie z Bałkanów, patrzę, co tu Godleś napisał ciekawego. O, jest wywiad z Józefem Wojciechowskim. W ogóle śmieszne są te wywiady z Józefem Wojciechowskim, ponieważ Józef zaprosił dziennikarzy na wywiad, ale imiennie, tylko wysyłał zaproszenia. Oczywiście do mnie nie wysłał. Nie wiem, czy wysłał do kogoś z tego, weszło. W każdym razie było to śmieszne, bo mogli dziennikarze ci wytypowani, czyli wybrani, nie wiem przez kogo, pewnie przez Czarka Kucharskiego, który kiedyś wybierał dziennikarzy na wywiad z Robertem Lewandowskim i funnelim samolot do Monachium. Robert tam odpowiadał na pytania. No ja musiałem niestety kucharza ochrzanić. Powiedziałem, kucharz, no wziąłeś takiej gamoni, tam ani jednego ciekawego pytania nie zadali, ani jednego. O co to chodzi? Wspomniałem, że w 8 gazetach ten sam wywiad się ukazał, tyle że w kolejnych różnych dniach. Więc to jakiś quid pro quo. No i u tego Józefa było tak, że można było siedzieć, ale nie można było nagrywać, nie można było notować w komputerach, nie wolno było nic i nagrać dźwięk wolno było dopiero... A, Karol, ciebie też nie zaprosił? No widzisz, ja może nie słyszał o tobie. O mnie mógł też nie słyszeć faktycznie, bo działam dopiero 50 lat, nie? Mógł nie słyszeć. Więc co chcę powiedzieć, że wolno było nagrywać ostatnią minutę, dźwięk. Nie wiem, czy on się wstydził, że może coś głupiego chrapnie, czy no i tak dalej, ale no już takie koncesjonowanie absolutnie tego
przekazu medialnego, ale trochę słaby. Dlatego nawet nie będę czytał wywiad z Józefem Wojciechowskim, może jakiś wycineczek za chwilę, ale dlatego, że primo to nie wywiad, bo jak wiadomo wywiady to robiła tylko Oriana Fallaci, a rozmówka taka, a w tym wypadku nie rozmówka, tylko prelekcja Józefa Wojciechowskiego dla wybranych mediów. W każdym razie doczytałem się gdzieś, że przyszedł z TVP, bo TVP było zaproszenie do Macieja Iwańskiego. No Szpakowski tak by nie przyszedł, Szpakowski nie ma czasu, Szpakowski to do Madrytu może polecieć gdziekolwiek, ale nie do Ząbek, nie? I ten, i zaproszenie dla Macieja Iwańskiego, a nie mógł Iwański pójść, to wysłał jakiegoś innego z TVP dziennikarza, no bo przecież chodziło o to, żeby pokazać TVP, że jest taki kandydat, biznesmen, prężny, to tamto, a to tego drugiego już nie wpuścili, bo powiedzieli, że nie ma go na liście, no. No naprawdę, to ręce opadają, to wygląda, to naprawdę łatwiej mi się dogadać z tym, z Jarosławem Kaczyńskim, bo łatwiej się dostać na Nowogrodzką. Nawet ostatnio byłem na Nowogrodzkiej, przypadkowo, tam kiedyś była redakcja Piłki Nożnej, nie? I patrzę, ten prezydent wychodzi, przebiłem piąteczkę, pogadaliśmy chwilę, pośmialiśmy się i ten, i on poszedł dalej opracować, ja poszedłem dalej tam krążyć do Turka na pewno poszedłem, bo zawsze tam polecam Balbinę. Ostatnio jak tam rzuciłem kotwicę, to się trafiło paru gości z Miedzi Legnica i już pomijam, że mnie tam próbowali zdemolować, nie udało im się, walczyłem dzielnie, to cały czas mówili, że genialny jest Forsell, który gra u nich w Duńczyk. I ja przez chwilę tak myślałem, że to może ten, co w Chelsea kiedyś był. Oni byli przekonani, że to ten z Chelsea, jednak okazało się, że to jednak nie ten Forsell, dlatego że nie zgadzały się imiona, no ale oni nawet nie wiedzieli. Tak? No, dla nich to był Forsell, a jak ode mnie się wiedzieli, że był w Chelsea, uchodził za największy talent lat temu, no z 8 czy 7. To w ogóle byli w niebo wzięci, ale oczywiście zaraz mi odpalili na kompie parę brameczek, bo on jest najlepszym strzelcem teraz w pierwszej lidze, chociaż Miedź cieniuje. To rzeczywiście, no zagranka, obejrzyj sobie Karol przy okazji, w Ekstraklasie nie ma takiego gościa, w sensie tak widowiskowo robiącego akcji, rzuty wolne, takie jakieś loby takie w stylu Pernambucano, kurde, w ogóle niesamowity. Jak on do Legnicy trafił, musiał gdzieś zawodzić. Jak go kocham, jechał gdzieś pewnie do Pragi i gdzieś tam po drodze się tego. Albo samolot się zepsuł i wylądował w Legnicy, nie wiem. W każdym razie mówię a propos tego, że Józefa Wojciechowskiego, że łatwiej mi się dogadać z ludźmi, którzy są ministrami. No na przykład w Republice to co wieczór, co dwa, jakiś przychodzi minister, zazwyczaj jest fanem piłki i zazwyczaj się super gada. I bez żadnej cenzury, że to o tym nie mówimy, a to mówimy, a to tamto, a siamto, to. A tu Józef Wojciechowski, no tego, wyższe sfery. Ale no Mary, współczujesz tylko współczujesz. No, no dobra, w każdym razie w wyborach, co tutaj mamy? Aha, bo ludzie z Bałkanów, według Odlesia, no to wiadomo, to Wukowicz i Burycz, że zademonstrowali charakter i uatrakcyjnili przeciętne widowisko. Ja tylko powiem, że ten, o, Wukowicz, o, to widzisz, to mi tu kolega podpowiadał. Wukowicz euforię zabrał zresztą do szatni i dopiero tam dał popis wielkiego klubowego patriotyzmu, w stylu, którego raczej się nie zapomina. Karol, zaśpiewaj Wukowicza. No. Nie poddam się. Nie, ale właśnie. Nie kochana ma. Nie poddam się. Ale co najfajniejsze, że on uczył tego obcokrajowców. Tak? I oni... od Patrisa i Gilena. Tak, tak. Więc ten, no Gilerny to już chyba nie musiał specjalnie, nie? Ale Vadis i ten. I Mulan to są, jak ktoś się mówi, na przy uczeniu, ale te, ale to ładnie, że tutaj Adaś to zwrócił na to uwagę, te kapitany. Więc dobrze, i co on tu pisze Adaś o wyborach? Tym razem, o proszę, tak jest nowinka, patrz. Zwykle było tak, że delegaci na walne zgromadzenie
przyjeżdżali na koszt PZPN. Tym razem nie tylko każdy płaci za siebie, ale też, jeśli chce nocować w Warszawie z czwartku na piątek, musi znaleźć sobie inne lokum. Chociaż głowy za to, że dotyczy to wszystkich delegatów, uciąć sobie nie dam. Ja też sobie nie dał uciąć, ale w każdym razie nie jeden z tych delegatów robi tak, że przyjeżdża razem z jakąś kobietą, niekoniecznie z domu własnego, i potem w sobotę gdzieś do teatru czy gdzieś w miasto, żeby sprawić niespodziankę przyjaciółce ze wsi. No dobra, no to tak. Lecimy sobie tutaj wybory, jakich jeszcze nie było. Kto wybierze, proszę. Patrzę sobie na tych szefów, tych baronów tak zwanych. No i trzeba powiedzieć, imponująco wygląda teren Pawła Wojtali. O, gigantyczny. Proszę, Zdzisław Łazarczyk, gigantyczny. To są setki klubów, to tylko powiem. Radek Michalski, no Jezus Mary, serdeczny kolega, też gigantyczny pomorski, kandydat w hotelu Sofitel, tam gdzie są Wiktoria, tam gdzie będzie zjazd, nie można się zameldować, ponieważ wszystkie, czyli ponad 340 pokoje zostały z góry zarezerwowane, proszę. A ci, którzy wcześniej cwaniacy sobie zamówili, dostali informację o anulowaniu zamówienia. Ciekawe jest, gdzie oni się będą w takim razie zbierać. Mam nadzieję, że jak zwykle się nie wychyli Legia, że będzie chciała coś organizować u siebie, bo to takie wszystkie historie, no bo to są te zjazdy przy otwartej trybunie, żeby nie było niczego za kurtyną, że tam się te głosy rozdziela. Ja pamiętam, jak dwa ostatnie zjazdy, to były takie, że spotykałem rano Kazia Grenia, a Kazio Greń już tam biegał jak zwykle tak i w swoim żywiole i opowiadał co, kto, na kogo będzie głosuje, dlaczego, wszystko. Ja już wszystko wiedziałem, nawet nie musiałem wychodzić z tego, z barku. Dlatego teraz nie pójdę. Jeszcze z innego powodu, mianowicie jak znam życie, to w tym Sofitelu barek będzie w zielonym barku, to piwo będzie tam kosztować 25 zł, w dodatku będzie to piwo małe. Jak to w takich hotelach, tych trochę takie OEU z wyższej półki. Więc jak mam 500 wydać na jakiś na miastkę browaru, to wolę sobie poczytać w tym czasie książkę, a o wynikach się dowiem przecież. No dobra, ta rozmowa z Józefem. Które pytanie, Karol, głosujemy? Które ty powiesz? Pytanie numer 3. Numer 3. Raz, dwa, trzy. Czy Stal Rzeszów, zaświadczając, że działa pan w klubie, nie strzeliła sobie samobuja? Bo jeśli pan wygra wybory, to będzie pan zapewne musiał wycofać się z finansowania, z finansowego wspierania klubu. O to należy zapytać Stal Rzeszów. Byłem z nimi i jestem z nimi. No, jestem z tobą, Józef. Ale myślę, że podobnie jak ja życzę dobrze całej polskiej piłce. Zdają sobie sprawę, że przy obecnym podejściu władz PZPN polską piłkę klubową i tak czeka zapaść. No proszę, polską piłkę klubową i tak czeka zapaść, bo to widać po działaniach twoich, Józefie, z Polonią Warszawa. No, była w Ekstraklasie, walczyła o mistrza, miała fajnych zawodników, naprawdę. Jodłowiec, Wszołek, ja pamiętam, oni wszyscy młodsi, Teodorczyk, dużo młodszy, Ebi, jeszcze Smolarek, Jezus Maria. Właściwie Polonia to miała wtedy tylko bramkarzy nędznych po kolei, takich, co opuszczali szmaty, ale tak, to był świetny zespół. Ładnie grał Majewski, ładnie grał Piątek. No, naprawdę przyjemnie się na to patrzyło. I ten, no i co, no i taka zapaść, no proszę. Dobra, daj jeszcze jakieś pytanie. Siódme. Dobra, bo to tak nawet się fajnie czyta. To ja ten gościu, on nawet, możliwe, że on nie pamięta, że działał w Polonii Warszawa. Możliwe, wydaje mi się, że całe życie był w Stali Rzeszów. Dobra, to mamy raz, dwa, trzy, to będzie 4, 5, 6, 7. Niestety, ale to się kojarzy z szóstką, więc muszę szóstką. To Józef zadaje pytanie. Proszę mi powiedzieć tego,
Ilu obecnych piłkarzy z mojej Polonii odgrywa ważną rolę w polskim futbolu? No i ten dziennikarz Przemysław Pawlak mówi 14. O, widzi pan, dobrze. W każdym razie opowiadał mi jeden z prezesów, jak kilku chłopaków z jego regionu zabrano do Szczecina na centralną ligę juniorów. Młodzi ludzie, wiadomo, z rodzinnego domu wyrwani, dostali parę złotych, 800 czy 1000. Część z nich wróciła w kajdankach. Tak to ma wyglądać? Jezus Maryjo, to... A co się stało? Młodzież pozbawiona opieki. Wie pan, jak to jest. Był pan kiedyś młodym człowiekiem. Ten, co chciałem powiedzieć, no to ja nie wiem, dlaczego zapaść, że wrócili w kajdankach. Ja przecież mówiłem, tydzień temu przypominałem biografię Gerarda, jak to Jurek Dudek w kajdankach lądował, a było to wtedy, kiedy Liverpool był najlepszą drużyną Europy, a więc zapewne świata. I naprawdę trudno powiedzieć, że Jurek Dudek był kiedykolwiek młodym człowiekiem. Zresztą Jurek opowiadał, że jak był młodym człowiekiem, to się lutował z jakimś policjantem i stąd ma nos tak pogruchotany, bo tam dostał albo pałą, albo z piąchy, albo coś. No, przy Jurek tę urodę to nie odziedziczył. Nie odziedziczył tak sobie. Jego brat jest bardzo przystojnym mężczyzną. Tylko po prostu zawsze go gdzieś tam ciągnęło. Więc ten. Więc to są jakieś takie dziwasze. Dobra, no jeszcze jakieś pytanko, bo to nawet jest ciekawa rozmowa. No i jest 11, to jest prawie 11. 11 jeszcze niech będzie, dobra. Jak pan definiuje największy problem polskiej piłki? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zna pan to powiedzenie? W polskiej piłce nie ma pieniędzy. Ja sprzedałem Polonię za 8 milionów złotych, a mówiłem, że za drobne. Dziś za 8 milionów można kupić 4 kluby w Ekstraklasie. No to kup, chłopie, weź miał 4 głosy. Tylko że zadłużony, a Polonię sprzedał pan, zdaje się, bez dodatkowych obciążeń. Uważa pan, że to, o czym mówię, nie jest problemem? No dobra, wiesz co, Karol, ja ci powiem szczerze, to jest fajne, co jest tu, jest fajne, o coś o nawałce jeszcze, że oczywiście nie będzie pośpiesznych decyzji. Ty, nie no, fajnie, ten mówi o... Mówię o tym, że nie będzie, a propos trenera, pośpiesznej decyzji, a dziennikarz mówi, nie sądzę, ale pamiętam, jak bywał w Polonii, zmieniał pan trenerów jak rękawiczki. Jak powiedziałem, wyciągnąłem z tego lekcję, człowiek uczy się na błędach. Wtedy myślałem, że skoro to mój były klub, na który sam płaciłem, to mam do tego prawo. No bo mam. Zależało mi, a jak człowiekowi zależy, to czasem ponoszą go emocje. Ale PZPN to zupełnie inny temat. Dobra, powiem panu Wojciechowskiemu, że człowiek, to prawda, się uczy na błędach, ale lepiej jak się uczy na uniwersytetach. I to wam wszystkim doradzam. Co tam, teraz o Bońku jakieś takie historie. Mówiąc szczerze, Jezus Maria, ile ja się razy z tym Zimiem kłóciłem. Naprawdę, wiele, wiele razy. A potem kiedyś na jakiś... I spotkaliśmy na jakichś imieninach i on tak mówi, wiesz Paweł, ja tak ciągle słyszę, ile ty pijesz, a cię nigdy nie widziałem pijanego. No to bardzo fajny komplement, W każdym razie, ja ze swoich rozmów z nim to zapamiętam tylko, jak ja jego kiedyś trafiłem dziabniętego i robiłem rozmowę i on opowiadał, i to naprawdę było wzruszające, jak ten opadał jak ze swoją żoną, a był już gwiazdą Widzewa, no i w piłki europejskiej, ale no może jeszcze nie europejskiej, ale już na pewno gwiazdą Widzewa i wziął ślub z Wiesią. I mówi, i w podróż poślubną pojechaliśmy małym Fiatem do motelu pod Łodzią. Dobrze, to nie jest urocze. Co wyobrażasz, Karol? Jedziesz na podróż poślubną do Ząbek, rozumiesz, rowerami jedziecie. Ale rowerami takimi składakami, wiesz, karat 4. Także ten, piękne chwile. Oczywiście piłka nożna to jest taki organ, że tak powiem, futbolowy, że im się nie wypada określić za, nie wypada im się określić za jednym z kandydatów z różnych względów, no również z biznesowych. Więc no, nie wolno palić sobie ani kontaktów z grupą, że tak powiem, Kucharskiego, czyli Lewandowskiego, ani z grupą Bońka. Miejsca troszeczkę okrakiem na barykadzie siedzą, ale
O, patrz, tu o Legii, że bandyci, ja wczoraj opowiadałem, a tu 7 pytań do Karima Benzemy. Czy to szantażysta, nie? Szantażysta ordynarny, a tu proszę, gwiazda, 7 pytań do, no proszę. I tego, ciekawe, czy jest pytanie. A, że prezydent tego, prezydent Francji powiedział, że Karim Benzema nie jest przykładem moralności, proszę. No nie jest przykładem moralności, niestety. Nie jest przykładem moralności, dobra. A proszę, Wadis, to też jest śmiesznostka. Trochę brzucha stracił i Radowicz też trochę stracił brzucha. Ten, w każdym razie dobre. Wadis, jak się już nauczył, ładnie mówić, ładny kit sprzedawać. Warszawa to moje miasto. No chłopie, no Warszawa to jest moje miasto, a ty to jesteś gościem. Na razie to się musisz trochę jeszcze postarać. Chociaż trzeba powiedzieć, że Karol zwariował i stwierdził, że wygra w cuglach mistrzostwo Legia, że już teraz będzie wszystkich zamiatać i tak dalej, i tak dalej. No, tak to prawda? Tak. Że tak uwierzysz to? Ile byś na to postawił? Ile browarów, powiedzmy? Nie, no ja bym łyżkę. Jakieś łychę, no to się zakładamy? Tak. Po łychę. A ty, że kto wygra? No nie, no ja... Że nie wygra. Ja na kontrze, bo ja wiesz, lubię przeciwko sobie się zakładać, że zawsze wygram, bo albo Legia będzie mistrzem, czyli będzie okej, okay, no. Albo wygram łyżkę i też będzie okej. Okay. Super, ale to... Widzisz, jak cię tu te przechytrzyły. Ja też wygrywam, nie? Jak wygrywasz? No jak Legia nie będzie mistrzem... Mam szansę na wygraną, więc... Jak nie będzie Legia mistrzem, to ty przegrywasz podwójnie. Zwróć uwagę, że tu matematycznie jesteś słaby. Tylko, że ciężej mi... Bo wtedy tracisz i mistrzostwo i jeszcze flaszkę tracisz. No oczywiście, ale ciężej mi jest wygrać. A ja mam 50% zawsze. Ciężej mi jest wygrać niż tobie, więc satysfakcję mi jeszcze. 50% mam zawsze, więc już to jest nieuczciwy zakład, ale dobra, niech będzie ta łyżka. Przyjmijmy, że niech będzie taka zwykła ruda, czyli czerwony Janek. To do drineczków. Czerwony Janek, dobra. Więc teraz tak, na ja muszę powiedzieć, że już jestem troszeczkę w kropce, bo jest ten, gwiazda na życzenie, jest dosyć fajnie wymyślone, ciekawe. Wiesz, to jest gwiazda na życzenie, Karol? No. Modeste. Wiesz, gdzie gra? No. Ale wiesz, czy nie? Nie wiem. Ale nie sprawdzaj teraz. No, nie sprawdzaj. Patrz, jakie to czasy, nie? Gościu nie wie, kto to jest Modeste. Ja ci tylko powiem, że ja wiem, kto to jest Modeste, ale w pierwszym momencie, jak zobaczyłem, to mówię, kurde, jak ja jestem zacofany. Jak ja jestem zacofany, jak ja kompletnie nie tego, nie kumam. No ale przypomniałem sobie, że kto to jest Modeste, dlatego że analizowałem tabelę strzelców w Bundesligi. I tam wiesz, Lewandowski jest chyba 5 albo 6, straszliwie to średnio wygląda, no nieźle, tylko średnio. A na pierwszym miejscu jest Modeste z Erste FC Köln. I to jest gościu, który tam w Niemczech zawsze się taki trafia. Niedawno był wygrał przecież z Lewandowskim, który tę klasyfikację strzelców gościu z Eintrachtu Frankfurt też, nie? Który potem doznał kontuzji i właściwie ślad po nim zaginął. Po Modeste też zaginie. Ale patrz, jest taki fajny gościu. I co jest właśnie piękne, że w moim klubie, no bo FC Köln to się przecież tułało tam nie wiadomo gdzie. No tam Sławek Peszko to wie dokładnie, co tam się działo. W każdym razie i w takim małym klubie mają jakiegoś takiego małego murzynka i nagle ten Antony Modeste strzela 8 goli na razie, no to jest przecież coś nieprawdopodobne, więc to jest zabawne, to jest w ogóle, żeby było śmieszne, wiesz jaka narodowość, bo na Niemca nie wygląda, nie? On to jest rdzenny Francuz. A Francuzi tak teraz wyglądają. Dobra, no to dobra, założyliśmy się, czyli mam wygraną łychę. Jak Legia nie będzie miała mistrzostwa, albo mam mistrzostwo. Jutro w wyborach wygra Boniek, to też wygrywam. I co już jeszcze, o co jeszcze można by się założyć, Karol? Czy Józef, ile głosów dostanie Józef? Czy to będzie dwucyfrowa liczba, czy mniejsza? Nie, nie będzie, że to 20%.
20%. No to byłoby ciekawe. No, ja bym się bardzo cieszył, jakby było tak koło remisu, w sensie, że jakieś nerwy by tam były w tej sali, jakieś emocje tego, o, jakieś targi, no taka zwykła taka przepychaneczka. I wtedy wpada, wiesz kto wpada do sali i robi porządek, Arkadiusz Malarz wpada i tam wali wszystkich. Tam. Tak, wali tam wszystkich, tak jak mego. No. Nie, dobra, w każdym razie, no Zibi, powodzenia ci życzę, chłopie, chociaż wiem, że zawsze całe życie sobie radziłeś doskonale i beze mnie, ale tak mimo wszystko życzę ci powodzenia, bo jak wygra Józef, to będę musiał powiedzieć to, co było w Desam po meczu Anglia-Polska na Wembley, koniec świata.